Cześć szanowanie, witam was ponownie na moim kanale, po mojej no małej nieobecności znowu. No ale jak to w życiu bywa, firma, życie, parę rzeczy się nałożyło i znowu nie mogłem na bieżąco czegoś nagrywać. Mam trochę materiałów, będę nimi uzupełniał te moje puste miejsca takie gdzieś tam w eterze, natomiast świeże materiały będą się nagrywać. No i mam nadzieję, że troszeczkę przyspieszymy z tą ilością tych materiałów. Niemniej cieszę się, że znowu tu jestem, że znowu nagrywam. Mam coś nowego dla was, czym się chcę pochwalić. Więc żeby nie przeciągać, ponownie was witam i przechodzimy do tematu. Słuchajcie, jak wiecie, ja w moim garażu eksperymentowałem już troszeczkę z różnego rodzaju rodzajami ogrzewania. I tak gdzieś tam pierwszy filmik, jeden z pierwszych filmików, no to jakaś tam ogrzewanie Webasto, było to Webasto mokre, takie typowo samochodowe, podłączone do jakiejś tam nagrzewnicy, no ale to średnio dawało w ogóle jakiś wynik. Potem kupiłem taką dmuchawę podłączaną do butli gazowej, ale niestety ona coś ogrzewała, ale powodowała bardzo dużą wilgoć i takie nieprzyjemne było to ciepło w tym garażu. Potem pojawiły się różnego rodzaju piece rakietowe. Pierwsza, druga, trzecia wersja. Pierwszy piec dalej stoi tam z tyłu. Jeszcze nie odpalany w tym sezonie. Mamy drugą połowę października. Natomiast w garażu już jest tak, że tak naprawdę już by się chciało rozpalić. Aktualnie jest 14 stopni. No i tu już jest taka temperatura, gdzie ten komfort zaczyna być coraz mniejszy, jeżeli chce się coś tutaj podłubać, coś porobić, pospawać, czy itp. itd. Więc trzeba coś zrobić. I okej, piec rakietowy sobie świetnie daje radę, on tu świetnie nagrzewa, ale ma jedną wadę, taką dosyć dużą, a mianowicie bezwładność. Zanim inaczej, przychodzę do garażu rano, chcę sobie dzisiaj popracować i w garażu jest 5 stopni, no więc rozpalam w tym piecu. Zanim ten piec nagrzeje tutaj, to mija godzina, może trochę dłużej. No i przez tą godzinę ja tutaj troszkę marznę, muszę latać koło tego pieca itp. itd. I nie wiem jak wy macie, ale ja mam tak, że jak już zmarzę na początku, to potem mi się coraz mniej chce. Więc pomyślałem sobie, że muszę zrobić coś, co chociaż trochę ten komfort skróci. Znaczy ten dyskomfort skróci i szybciej spowoduje tutaj podniesienie temperatury. No i wymyśliłem sobie, że nabędę chińskie Webasto. 8 kW nagrzewnica olejowa, komora zamknięta. Jest to Webasto suche, więc nie ma obiegu płynu przez niego. Ono tylko oddaje gorące powietrze. I zobaczymy, jak to działa w moim garażu. Przy okazji zobaczymy, ile to pali, ile stopni nabije, w jakim czasie itp. itd. Okej, nie przeciągamy. Przechodzę do szybkiego rozpakowania i odpalamy całe to urządzenie. No i dobra, urządzenie wypakowałem, chwila roboty, no co w środku? Samo Webasto wygląda jak wygląda, mamy wyjście powietrza, jakiś panel sterujący, to jest wyjście gorącego powietrza. Z drugiej strony podpięcie na akumulator oraz podpięcie sieciowe, ponieważ zaletą tego urządzenia jest to, że ono działa zarówno na 230 V, jak i na 12 V, co daje pewne fajne możliwości dla tego urządzenia do zastosowania. Ale o tym pogadamy sobie w innym filmiku. Co jeszcze? Wyjścia wolne, wejście i wyjście powietrza zasysanego oraz wyjście spalania. No i karnister, nie wiem jeszcze jaka pojemność, jeszcze nie zalewałem. Dowiemy się, jak będę zalewał paliwo. Do tego wyjście jakieś takie plastikowe, dodatkowe, tłumik powietrza, kabel sieciowy, Spiro, w sumie dwa, jedno jest do zasysania powietrza, drugie do wyjścia gorącego powietrza, obejmy i tłumik do tłumienia spalin. Ciekawy jestem, czy będzie tak samo głośne, jak było moje Webasto mokre, które notabene mam ciągle. Czy też będzie tak gwizdać? Ja szybko przygotuję to urządzenie do pracy, tak na szybko, na krótko, bez zbędnego tam kombinowania. Chcę zobaczyć, jak to działa i jak będzie nagrzewać garaż. Także widzimy się już po podłączeniu takim na szybko.
podłączyłem urządzenie na próbę w drzwiach, gdzieś tam spalinę pod drzwi wprowadziłem, bo tam mam aktualnie taką dziurę jeszcze i mogę wyprowadzić te spaliny. Paliwa weszło równiutko 4 litry. Z takich rzeczy, które od razu na minus. Nieoznaczone zasysanie powietrza i wyjście gorącego powietrza. Nie wiadomo, która rura jest, która. Musiałem na chwilę to odpalić, żeby wiedzieć, z którego idzie gorące. To urządzenie, ten panel sterujący, taki nie do końca intuicyjny. No, mogłoby być troszeczkę to bardziej czytelne, nie wiadomo co nacisnąć. Instrukcja napisana, jakby ją jakiś translator w pierwszym wydaniu tłumaczył i faktycznie, no, trzeba chwilę pokombinować. No i strasznie gówniane opaski ślimakowe. Jeżeli będziecie sobie kupować takie urządzenie, no to tam jakieś opaski 16x25, takie standardowe, sobie kupcie, na pewno będą wam potrzebne 4, 6, może 8 sztuk, zależy jak tam będziecie kombinować. Ok, ja odpalam to urządzenie i mamy godzinę 14.44 16 października. Odpalam urządzenie na godzinę i zobaczymy, ile przez tą godzinę nam nagrzeje garaż. Dalej mam gówniane drzwi, nieuszczelnione, nic nie robiłem w garażu. Także startuję urządzenie. Urządzenie się odpala, pokazuje aktualną temperaturę, tu pokazuje 13 stopni. No i ono będzie się stopniowo rozpędzać. No i mały update. Niestety po około 2 godzinach działania zaczęło kapać z tego paliwo. Ja to nie wiem, mam jakiegoś farta do tego kapiącego paliwa, bo kosiarkę kupiłem, to też po około godzinie zaczęło lać się z niej paliwo. No i tutaj też pociekło paliwo, więc no, chuchając na zimne, nie znam budowy tego urządzenia, postanowiłem je odłączyć i zobaczyć, skąd kapie, no, żeby nie doszło mi tu do jakiegoś pożaru. No i teraz przybliżę wam to, pokażę co i jak. Jak możecie sobie zobaczyć tu w środku, tutaj wszędzie jest ropa. No i jakbyśmy spojrzeli na ten zbiornik, on ma 4 litry, no to tutaj nie ma żadnych opasek. To jest tylko naciskane i być może to kapie gdzieś tu z tego. No nie zmienia to faktu, że całe tutaj to urządzenie od dołu jest. Czekajcie, spojrzę światło trochę. Widzicie? Jest zalane ropą. Muszę to wyczyścić i zobaczyć, co tu się wydarzyło. Przy okazji, no, te chińskie niezarobione końcówki kabli założę tutaj, końcówki rurkowe, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj jest jakaś taka przetwornica AC/DC, która no też, no, stała w ropie. Powycieram to wszystko do sucha i złożę na nowo, zobaczymy, czy problem zniknie. Ok, pozakładałem takie małe opaski, najmniejsze jakie u siebie znalazłem na tych wężykach. Nie wiem, czy to tu ciekło, no ale skądś to paliwo pociekło, na pewno mi nie wyciekło przy dolewaniu paliwa, więc składam to do kupy, odpalam maszynę, no i przeprowadzam dalej testy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobra, możemy przejść do tego testu, bo podłączyłem to najpierw na krótko, ale to było bez sensu. Dlaczego było bez sensu to takie podłączanie na krótko, na szybko tam przy drzwiach? Po pierwsze, duża szczelina pod drzwiami przewiewało. Po drugie, drzwi moje garażowe, tak jak mówiłem, gówniane. No bez sensu. Poświęciłem czas, jak widzicie teraz tutaj w tle, drzwi są oklejone już storopianem, zapiankowane. Jeszcze nie są skończone,
ale już chociaż troszeczkę zaizolowane. Już przez tą blachę to ciepło tak nie ucieka. Tamte drzwi na dole uszczelnione, żeby ta szczelina nie była, żeby tam też nie wiało. Webasto zamocowałem w miejscu docelowym, no i usunąłem ten wyciek paliwa, o którym troszkę wcześniej mówiłem. Niestety musiałem wymienić cały przewód paliwowy od wejścia do Webasto aż do pompki tłoczącej. On był za luźny, nie szło go zacisnąć, nie wiem, może miał jakieś mikropęknięcie, nieistotne. Wymieniłem na delikatnie ciaśniejszy i problem wycieku paliwa się zakończył. Więc Webasto mam założone, podłączone, zalane do pełna paliwa 4 litry, podłączony miernik prądu. Ja teraz całe Webasto zresetuję prądowo, czyli ustawię na nowo zegarek, zresetuję licznik prądu i zmierzymy sobie zużycie paliwa, zmierzymy sobie poziom hałasu i zmierzymy sobie, jaki prąd zużyje nam to Webasto w pierwszej wersji przez godzinę. Będę je testował na maksymalnej mocy, bo ono tu ma zakres od 1 do 10 się ustawia. Będzie na 10 i będzie chodzić równo godzinę. Zobaczymy, ile spali paliwa, ile zużyje prądu i zobaczymy, jak to jest głośno. Temperatura w garażu nie będzie żadną wykładnią. Aktualnie u mnie na podwórku jest 4 stopnie, mamy 18 października. I widzicie, ten test się trochę przeciąga, zaczynałem 16, ale kilka rzeczy się nałożyło, dzień ustawiony, drzwi, to tamto i dlatego troszkę dłużej to trwa. Ale chcę Wam pokazać, czy takie Webasto ma w ogóle sens, jakie ono koszty będzie generować na godzinę, bo może się okaże, że taniej jest grzać zwykłym grzejnikiem elektrycznym i nie wydawać 600 zł na takie Webasto. Ok, resetuję i startujemy z testem. Mamy godzinę 9.11, 19 października, nie 18. Włączam prąd. Zużycie 1,3 W. Wystartował zegar. Ustawimy sobie zegarek. Naciskamy tutaj ten górny przycisk i zaczyna nam mrygać pierwszy. Podnosimy. Jest godzina 9, więc tu 0. W drugim okienku na 9. OK. Mamy 12. 1, ok, 12, ok, zatwierdzamy. Webasto jest gotowe do odpalenia. Włączam. Wystartowało. Pokazuje 18 stopni. Ja chwilę wcześniej się bawiłem, więc w garażu jest ciut cieplej. I ustawiamy na maksymalną moc. Tutaj możecie sobie zobaczyć poziom paliwa, tak jest do drugiego skoku gwintu. Zakręcam korek. Dziewiąta 13. I teraz patrzcie. Aktualnie pobiera nam 111 W. 1000 kWh zużyło. Najniższe napięcie 1,3 W, najwyższe 112 W, 0,9 A, 243 V napięcie sieci. No i patrzymy sobie, co się będzie dalej działo. Webasto się rozpędziło. Widzicie tutaj, że te kreseczki są maksymalnie do góry. 9.17, 13,3 V na wyjściu prądu pod akumulator. Maksymalny bieg. 144 stopnie tu rośnie, to jest chyba temperatura spalin, tak mi się wydaje. Zużycie prądu 54 W teraz. 600 kW. Najniższe 1,3 W, najwyższe 121,4 W. Pobiera aktualnie niecałe pół ampera. I tak będzie chodzić godzinę. Poziom dźwięku około metra. O, niecały.
jakieś 60 dB. To tyle, co można zaufać miernikowi w telefonie. Ok, widzimy się za godzinę. 10:19. Wyłączamy. Zobaczmy sobie parametry prądowe. Sześćset kW zużyło przez godzinę. Najniższy poziom 1,3 W, najwyższy 121 poboru watów. Aktualnie przy gaszeniu pobiera 0,6 A, 245 V napięcie sieci. Ok, dolewamy paliwa i zobaczymy, ile tego paliwa jest. W pojemniku jest 1200 ml diesla, zalewamy i zobaczymy, ile nam zostanie. Ml, czyli przez godzinę na pełnej mocy zużyło 400 ml diesla. Na pełnej mocy, tak jak wcześniej powiedziałem, 400 ml ropy, no i tam 0,6 kW prądu, czyli naprawdę niedużo generalnie bierze prądu, ale trochę dużo paliwa. Robimy drugi test, kolejna godzina, ale w tym momencie na połowie mocy i zobaczymy, czy będzie w ogóle jakaś różnica. Ok, odpalam i jedziemy dalej z testem. Dobra, mamy 10:24. Zerujemy zegar. Wszędzie mamy 0,0. Startujemy urządzenie. Zmniejszamy moc do 5 i niech maszyna startuje. Zobaczymy, co będzie za godzinę. Wystartowała moc na 5. Aktualnie pobiera 28 W. No i jest troszeczkę ciszej, bo tak około 59-60 dB i to słychać. To po prostu wynika z tego, że dużo wolniej kręci się wentylator, nie? Ok, zostawiamy na godzinę, zobaczymy, jakie wyniki będą po godzinie. 11:25, a więc wyłączam. Dobra, to niech się studzi, zobaczymy sobie prądy. Pracowało godzinę i minutę, zużyło 0,26 tysięcznych kW, najmniej zużyło 1,3 W, najwięcej 121 poboru, aktualnie 0,6 A. No i przy wygaszaniu, gdy chodzi już tak naprawdę tylko o wentylator, 97 W poboru. 0,27 tysięcznych kW w ciągu godziny na piątym biegu. Sprawdzimy jeszcze paliwo. Paliwa mamy 800 ml. Idę dolać i zobaczymy, ile weszło. No i pokazuje nam 600, czyli przez godzinę czasu zużyło 200 diesla, pracując na połowie mocy. No dobrze, zakończyłem ten taki praktyczny test tego Webasto. Kosztowało mi ono coś tam koło 600 zł.
w zakupie. Ma ono jeszcze pilota, o którym nie wspominałem, że można tam sobie zdalnie sterować. Nie ma to jakiegoś wielkiego zasięgu. Przychodzi bez baterii i szczerze powiem, nie wiem jaka ta bateria tam ma być. Kupiłem jedną baterię i okazała się za duża, więc pilot tak jakby dalej nie działa. No słabe. Generalnie kilka bardzo słabych aspektów tego urządzenia. Przede wszystkim brak żadnych oznaczeń, strasznie źle napisana instrukcja. Panel, ten sterowanie nie jest intuicyjne. Te guziki działają tak trochę jakby chciały, a nie mogły. No trzeba naprawdę poświęcić trochę czasu, żeby przebrnąć przez ten panel i nauczyć się jego obsługi. Opaski ślimakowe dołączone do zestawu są nic nie warte, to od razu kupcie sobie nowe. Cieknące paliwo, no widzieliście, że kapało, nie wymyśliłem sobie tego. To bardzo duży minus generalnie, gdyż no, to grozi pożarem. Okej, to jest diesel, nie tak łatwo jest zapalić ropę, ale wyobraźcie sobie sytuację, że odpalacie to webasto i zostawiacie je, żeby Wam nagrzało pomieszczenie zanim tu przyjdziecie, no i do czegoś dochodzi. Ja staram się takich urządzeń nie zostawiać bez opieki, jak ten na ogół jestem tutaj, ale różnie w życiu bywa. No i te cieknące paliwo na pewno to mega, mega minus. Co do samej eksploatacji tego urządzenia, huczy, słychać je, ono nie jest ciche. Ten wentylator jest dosyć głośny, szczególnie na 10 biegu. Na 5 biegu jest w miarę, ale to cały czas huczy. Jak nie macie jakiejś takiej pracy, gdzie robicie przy maszynach, to wydaje mi się, że przy dłuższym użytkowaniu może być to nieco wkurzające. Kolejna sprawa, ok, to jest nowe urządzenie, ja i takie 2 dni tu katowałem, żeby się wypaliło, ale i tak ciągle je czuć. Czuć, no coś tam w środku, nie wiem, te chińskie plastiki może nie chcą tak szybko odparować czy coś, ale czuć to urządzenie w powietrzu. Nie jest to męczące, natomiast okno jest cały czas otwarte, no bo nie chciałbym się tutaj czymś podtruć. Nie mam tych problemów przy piecu rakietowym. Co do kosztów eksploatacji, prądu zużywa bardzo mało, bo nawet nie 1/10 kW, czyli tam 100 W na godzinę pracy, ale paliwa nie zużywa mało, bo przy moim 40-metrowym garażu, ok, zaizolowałem już drzwi, poprawiłem trochę szczelność, startowo było tu koło 10 stopni, aktualnie jest koło 16 stopni, urządzenie chodziło 2 godziny. No tak nie wiem, czy tak super. Zużyło przez ten czas 600 ml diesla, czystego paliwa, żadnego tam kombinowania z olejem rzepakowym, przepalonym olejem, czy i takie tam dziwne sprawy, czy olejem opałowym. Czysty diesel. No czysty diesel dzisiaj nie jest tani. I byłoby trzeba teraz sobie to do czegoś porównać. I dlatego test zakończymy dopiero wtedy, kiedy porównamy go do zwykłego grzejnika. Odpalę grzejnik na 2 godziny tutaj i zobaczę, do jakiej temperatury on nagrzeje mi dzisiaj to pomieszczenie. Czy będzie coś wyżej? A ponieważ jest to grzejnik 2-kilowatowy o dwóch oznaczeniach, zresztą podłączę go do tego urządzenia, do miernika prądu, i zobaczymy, czy relatywnie to urządzenie ma w ogóle jakiś sens, bo ono jest dosyć drogie, 600 zł kosztuje. Może po co pakować się w pieniądze i lepiej zapłacić za prąd? Masz cicho i spokojnie. Dlatego zanim zakończę ten test, zrobimy porównanie do zwykłego grzejnika. No dobrze. No to zróbmy ten test porównawczy. Podłączyłem zwykły grzejnik, jaki możecie kupić w każdym sklepie. Jego moc to 2 kW, tak jak widzicie, 1800 do 2000 W, tak jak widzicie na przebitce. Podpięty do prądu, wszystko wyzerowane. Startujemy. Zeruję zegar. Zerowany. Włączam zasilanie, przekręcam na maksa, w tym momencie pobiera nam 0,2 W, nie mamy żadnego zużycia, w
i odpalam piec na jedynkę. Ma dwa zakresy, jeden i dwa. W tym momencie chodzi na jedynce i w tym momencie pobiera nam 1250 W, 1,2 kW. Jak przełączę na dwójkę, pobiera 1900 W, ale ustawimy go na jedynkę. 1250 W, jeszcze raz zobaczymy sobie wskazania. A i zostawiam go tak na godzinę. W porządku, minęła godzina, wyłączamy i sprawdzamy parametry, temperaturę i zużycie prądu przez tą godzinę czasu. Przypominam tylko, piec chodził godzinę, nie dwie, tak jak mówiłem wcześniej, i był ustawiony na połowę swojej mocy. 1240 W pobiera, no i przez całą godzinę zużyło 1,27 kW. No i jeszcze raz pokazuję, że działało to godzinę. Ok, wyłączam grzejnik. Aktualna temperatura tutaj na tym rtęciowym około tam 14,5, może 15 stopni. Na elektronicznym 19,3. Na tym jakby się trochę podniosła. Na wysokości są takiej samej. Tu jest czujnik od elektronicznego, a tu jest rtęciowy. Ale wydaje mi się, że ten rtęciowy coś kiepsko działa. 19,3 i taka temperatura by tu bardziej pasowała, bo tu jest ciepło po prostu. Ok, zakończyłem ten test praktyczny Webasto. Dla porównania zrobiłem test grzejnika elektrycznego. Przeniesiemy się teraz do komputera, gdzie zrobię Excela, wprowadzimy te dane, które się udało zebrać i zobaczymy, czy koszt i w ogóle zakup i eksploatacja takiego Webasto ma w ogóle jakikolwiek sens i czy to się kiedyś zwróci. Oczywiście grzejnik też trzeba kupić. Sprawdzimy sobie na Allegro mniej więcej, jaki jest koszt zakupu takiego grzejnika. Pokażę, za ile kupiłem Webasto. Więc tutaj kończymy i przenoszę się do pokoju, gdzie zrobimy takie już podsumowanie całego tego urządzenia. Ok, widzimy się przy komputerze. Macie teraz widok Excela, którego stworzyłem. No i co mamy w tym Excelu? Jak sobie spojrzycie? Założyłem grzejnik. Tu wpisałem 1250 W, no ale to jest grzejnik 2 kW oraz Webasto 8 kW. Grzejnik pracuje na jedynce i na dwójce i Webasto pracuje na P5 i P10, czyli pełna moc i połowa mocy. Dane, które zebraliśmy na teście tym manualnym, wprowadziłem tutaj i mamy zużycie grzejnika 1,25 kWh w czasie testu i przyjąłem też 1,95 kW zużycia, no bo skoro 1250 W przez godzinę zużyło 1,2 kW, no to 1,9 na dwójce zużyje 1,9 kW. Przyjąłem średnią cenę prądu według cen energii z dnia dzisiejszego, czyli 19 października, i przyjąłem ceny energii elektrycznej dla operatora Energa. Energia składa się z dwóch składowych. Cena za kilowatogodzinę plus cena przesyłu. Ta wartość jest do siebie dodana. Tak jak weźmiemy sobie tutaj, wartość tej komórki jest plus ta i pomnożona przez zużycie grzejnika. I tak samo dla dwójeczki. Daje nam to albo złoty 38 albo 2,16 za każdą godzinę przepracowaną grzejnik. Dla Webasto przyjąłem dla połowy mocy zużycie 26 tysięcznych kWh, 0,2 litra po cenie litra 5,99, no i cena prądu jest taka sama, to plus to. Daje mi to dla wartości P5 złoty 23 na każdą godzinę pracy,
i 2,46 na każdą godzinę pracy dla P10. No i co mamy tutaj? Możemy zauważyć, że grzejnik na pierwszym ustawieniu w ciągu godziny będzie nas kosztował złoty 38. Webasto złoty 23. Jeżeli podnieślibyśmy wartość na dwójkę, grzejnik będzie nas kosztował 2,16. Natomiast Webasto na pełnej mocy 2,46. Teraz zakładając, że pracowalibyśmy 8 godzin, tak jak jest w tej linijce, 8 ciągłych godzin. Grzejnik na jedynce będzie nas kosztował 11 zł. Na dwójce 17,3. Webasto na połowie mocy będzie nas kosztować 9,8. Ale już na pełnej mocy 19,68. No dobrze, no to teraz powiedzcie mi, czy zakup tego urządzenia ma sens. Bo samo urządzenie kosztuje około 590 zł. Grzejnik dla porównania kosztuje 135 zł, więc mamy 400 pi razy, czyli 50 zł różnicy. 450 zł różnicy. Różnice w zużyciu są no, dosyć spore. Jeżeli chodzi o Webasto na tej pełnej mocy, no to ta różnica jest dosyć duża. I teraz ok, na tej dziesiątce w garażu było prawie 21 stopni, ale podejrzewam, że jakbym zrobił test dla grzejnika, to by było niewiele mniej. I czy warto jest pakować się teraz w to Webasto, jeżeli możecie sobie włączyć grzejnik? Zużyje on Wam relatywnie mniej prądu, będzie Was to mniej kosztować, a jest cisza, nie śmierdzi, nie musicie bawić się w podłączenie. Włączacie do gniazdka i grzejnik Wam działa. Ok, to Webasto mogłoby uratować może podłączenie grzejnika do wyjścia spalin. Tak jak to teraz widzicie na ekranie, gdzieś tam zdjęcie zapożyczone z internetu, podłączają przejście spalin do grzejnika, czy tam jakiegoś łazienkowego, czy jakiegoś zwykłego. I z tych spalin, które notabene są bardzo wysokie, bo to jest 200 ponad stopni, odzyskują jeszcze ciepło. Ale to jest kolejny dodatkowy koszt. Nawet jak kupicie używany grzejnik, powiedzmy za 100, plus jakieś rurki, itp., itd., to wszystko będzie Was dodatkowo kosztować. Realna stopa zwrotu z tego Webasta, jeśli byście używali go na połowę mocy, to wyniesie 2 lata? No to tak myślę, że spokojnie. Przy obecnych cenach prądu i obecnych cenach paliwa. Więc nie zakładamy, co zdrożeje, a co stanieje, bo to nie ma sensu. I prąd zdrożeje, i paliwo zdrożeje, więc tu musimy być, przyjmiemy wartości, które są. Więc ja uważam, że wydaje mi się, że zakup tego Webasta to nie jest super intratna inwestycja. Bo okazuje się, że grzejnik daje niewiele mniejszą temperaturę, a jednak ma wiele korzyści. Jest cicho, nie śmierdzi. Włączasz i masz. I też dosyć szybko nagrzewa. Nie? Ja do tej pory zresztą grzałem się tym grzejnikiem. Jego największą zaletą jest to, że jak spawam, to na przykład mogę sobie go wsadzić pod stół i grzeje mi pod nogi. Jest mi ciepło w tym miejscu, w którym pracuję. Tak więc wydaje mi się, że to Webasto to nie jest dobry zakup. Przynajmniej tak mi się wydaje według mojej oceny i tego, co Wam pokazałem w tym Excelu. Skusiło mnie opinie i te wszystkie garaże, w których pokazane jest, że to Webasto jest i że działa i że takie super i fajne. Ale nie, no poza tym hałas będzie przeszkadzał i to nie ma dwóch zdań. Do pieca rakietowego uważam, że to się nie umywa. No piec rakietowy musicie zasilić jakimś opałem. Nie interesuje mnie jakim. Czy to będzie drewno, czy jakieś ścinki macie z palet, czy tam meble. To wasza sprawa, czym palicie. Natomiast no, piec rakietowy daje zupełnie inne odczucie ciepła, nie hałasuje. I zresztą do piecy rakietowych jeszcze wrócimy w następnych materiałach. Także podsumowując, moim zdaniem prywatnym, zakup takiego Webasta jest bez sensu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Jeżeli nie stanowi to dla Was problemu, to dzięki za łapkę w górę, jeżeli taką zostawicie. To pomaga rozwijać się mojemu kanałowi. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat takiego Webasta. Może Wy macie, może ja coś źle zrobiłem. Może trzeba to podłączyć inaczej. Nie wiem. No u mnie wyszło jak wyszło, pokazałem Wam co jest. I nie ma czarów. Pozdrawiam, na razie i do następnego.